Jakiś czas temu informowaliśmy o sytuacji, jaka panuje na remontowanej drodze w pustyni. Duży ruch samochodów, przejeżdżające tiry i zbyt wąska jezdnia utrudniały swobodną rozmowę z mieszkańcami. Wśród uwag mowa była także o niewłaściwie zamontowanych studzienkach kanalizacyjnych, niepotrzebnie rozebranym chodniku. Od tego czasu w pustyni trochę się zmieniło. Droga została częściowo wyłączona z ruchu, wprowadzono objazdy, postanowiono poszerzyć jezdnię o pół metra i ściągnięto drugi pas asfaltu. W teorii wszystko powinno być w porządku, jak jednak uważają mieszkańcy, tak nie jest. Wczoraj wyjeżdżając stąd, pojechałem przyczepką w tamtą stronę, będąc przekonany o tym, że po prostu będę miał możliwość wyjazdu, tak? Są tablice informujące o tym, że mieszkańcy mają prawo tędy przejeżdżać. Wczoraj to była masakra, no jak przyjechali tą drugą część maszynami, to w ogóle nie szło dojechać, musieliśmy stawiać tam daleko samochody na boku, żeby się dostać. Kopali krawężniki i wieczór co nie jechał z pracy, no i skręcał tego, ale nie mógł to zasypać, wpadł, no, zawiesił się. Po prostu jest zaczęte po prostu źle, bo powinno być uzgodnione, jedną stronę wykonać i później drugą, a oni rozpierniczyli po całym jedną i drugą stronę i w ogóle ludzie wyjazdu nie mają, no to jest nienormalne. No to jak ktoś zwróci uwagę, no to tam coś poprawię, ale tak ogólnie, żeby oni sami zadbali, sami od siebie, to jest takie wszystko no, robione na sztukę i tyle. Jak się poprosi, jak się doglądnie, to nie mówię, jest szansa coś, żeby poprawili. Odpływy były, no tutaj sąsiady zrobili szum, bo od nas się zasypali odpływy wszystkie, co były i zawalili ziemię. Dopiero jak interwencje robili do gminy, dopiero z powrotem odkopali i dopiero udrażniali. Same zasypywanie, usypywanie tych podjazdów, to tak są usypane, że naprawdę ciężko wjechać. Trzeba wyjść ze swoją łopatą, to podrównać albo zwrócić uwagę, żeby to zrobili przyzwoicie, żeby można było wjechać. Samochodem z niskim zawieszeniem nie idzie wjechać po ich usypaniu tego mostka. Te utrudnienia są bardzo duże. No wiadomo, zdajemy sobie sprawę, że utrudnienia będą, ale no, nie aż takie. No. Trzeba po prostu w miarę możliwości troszkę to zadbać o jakość wykonywanych prac, żeby można było udostępnić mieszkańcom swobodne w miarę poruszanie się na tym odcinku drogi. Na tym etapie, który w tym momencie jest, obawiam się, że nie zdążą z położeniem tego chodnika choćby na wrzesień, gdzie dzieci mają pójść do szkoły. No i nie po zabezpieczanie, jak w dalszym ciągu niezabezpieczone są i chodnik, i studzienki. Nie jesteśmy informowani na bieżąco, czy będą utrudnienia tego typu, czy wjechać na posesję, czy wyjechać, dojazd do domu. Także no, obawiam się, że ten etap, który jest w tym momencie, nijak ma się do tych realizacji, które były obiecywane. Przystępując do realizacji jakiegoś przedsięwzięcia, trzeba wziąć pod uwagę wszystkie aspekty i wszystkie, że tak powiem, możliwości, a przede wszystkim wziąć pod uwagę po prostu mieszkańców, którzy tutaj są, żyją codziennie, tak? Wyjeżdżają do pracy, na zakupy, po dzieci. Wszystko idzie, jakby to były jakieś zagrywki polityczne. Specjalnie tutaj tak robił, żeby było na kogoś, że coś to, że te prace nie idą, dlatego my tak. Musimy się denerwować i interweniować, co też mówię, nie każdy chce wyjść, nie każdy chce, może się, nie wiem, pokazać, powiedzieć, a wieczorem wszyscy się zbierają przy posesjach i no i mówią faktycznie jak jest. O komentarz do uwag mieszkańców pustyni poprosiliśmy starostę powiatu dębickiego. Andrzej Rogła podkreśla, że prace na tym odcinku utrudniają m.in. problemy z odwodnieniem. Zrobiliśmy tam wizję w terenie lokalną. Okazuje się, że tam były problemy z odwodnieniem. Jest to teren zalewowy, niski. Wody gruntowe są bardzo płytko. I trzeba było pouzgadniać, jeżeli chodzi o odwodnienia. W tej chwili jest w zasadzie bezkolizyjnie można robić chodnik po lewej stronie, idąc od pustyni w stronę Zawady. I to mobilizujemy wykonawcę, żeby to robił jak najszybciej, jak najsprawniej. No, czy zdąży akurat nie do pierwszego, to jest tydzień czasu. Nie jest to takie pewne. Natomiast po drugiej stronie, tam gdzie jest ściągnięta kostka, tam musimy przebudować całą kanalizację deszczową. Czyli wszystkie studzienki, które tam są, trzeba wymienić, bo te, które były, nie nadają się do dalszego użytku.
Były różne inne jeszcze problemy natury typowo urzędniczej, nadzorów i tak dalej, uzgodnień. No musimy się jakoś zrozumieć, że to potrwa miesiąc, dwa i będą mieć piękną drogę, bezpieczną, z dwoma chodnikami, z odpowiednimi szerokościami. Odcinek w pustyni jest częścią remontowanego autostradowego łącznika wschodniego. Prace obejmują budowę ronda, przebudowę i poszerzenie drogi powiatowej Zawada-Pustynia na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką do węzła autostradowego i dalej w kierunku drogi krajowej nr 94 w Zawadzie. Koszt prac określono na 11 milionów złotych. Jak słyszeliśmy, dokładna data zakończenia inwestycji nie jest znana.